Jak dziecko w wieku od 6 do 12 lat może płacić telefonem w ING Banku Śląskim? Karta w telefonie dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat to rozwiązanie, z którym dziecko może w bezpiecznym środowisku ćwiczyć samodzielność w swoich małych finansach. Oczywiście pod Twoim czujnym okiem. Wystarczy, że dziecko ma kartę przedpłaconą Mastercard i aplikację Moje ING zainstalowaną na telefonie z systemem Android. Jak to działa? Gdy dziecko chce zacząć płacić telefonem, wysyła do Ciebie prośbę o aktywację swojej karty w telefonie. W sekcji Karty i płatności telefonem, w szczegółach karty przedpłaconej Mastercard, klika Aktywuj płatności telefonem. Potem klika Poproś rodzica o aktywację. Na następnym ekranie dziecko dostanie potwierdzenie, że wysłało do Ciebie prośbę. Pamiętaj, karta powinna być aktywna i mieć nadany PIN, żeby dziecko mogło poprosić Cię o aktywację płatności telefonem. Teraz czas na Twój ruch. Wchodzisz w Karty i płatności telefonem, wybierasz kartę dziecka i klikasz Aktywuj płatności telefonem. Możesz też odrzucić prośbę dziecka lub wrócić do tej sprawy później, jeśli chcesz najpierw na przykład porozmawiać ze swoją pociechą albo po prostu przemyśleć temat. Jeśli zgadzasz się na aktywację karty w telefonie dla dziecka, potwierdź swoją decyzję PIN-em, którym logujesz się do aplikacji mobilnej. Prawie gotowe! Teraz wspólnie dokończcie aktywację karty na telefonie dziecka. Dziecko dostanie od nas powiadomienie push z informacją o Twojej decyzji. W szczegółach karty znajdziecie Dokończ aktywację płatności telefonem. Klikacie i już. Pamiętajcie o włączeniu funkcji NFC w telefonie dziecka. Twoje dziecko może teraz płacić telefonem. Możesz się jeszcze upewnić, czy wszystko poszło po Waszej myśli. Wejdź w szczegóły karty i sprawdź, czy widzisz sekcję płatności telefonem z nazwą modelu telefonu dziecka. Doceniamy, że pozwalasz dziecku na samodzielność, bo najlepiej uczyć się finansów w praktyce i od najwcześniejszych lat.